Uwaga, oglądasz poprzednią wersję, 7 listopada 2015, tego dokumentu. Zawarte w nim informacje mogą być błędne lub przestarzałe. Prosimy skontaktować się z administratorem Twojego serwera po więcej szczegółów. Poziom 2 łamane na 4182. Zastrzeżone. Identyfikator podmiotu SCP-4182. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Personel ma współpracować z JMSDF, innymi morskimi oraz aeronautycznymi służbami i ustalić 10-kilometrową strefę zamkniętą wokół SCP-4182. Dostęp jest surowo wzbroniony. Fundacyjny bot I.O. Silver ma przeglądać serwery INT-SCP-FN w poszukiwaniu plików dotkniętych przez SCP-4182. Te pliki muszą zostać odizolowane i zgłoszone do obecnego administratora serwerów w celu przeglądu i sterylizacji. Personelowi należy przypominać, że nie ma ośrodka piątego. Opis SCP-4182 to 6,4-hektarowa, 16-arowa, sztuczna wyspa zlokalizowana 75 km na południe od Iponsigi, Japonia. Chociaż nie istnieją zapisy jego konstrukcji, jego konfiguracja sugeruje, że został wybudowany jako placówka do przechowywania odpadów gdzieś we wczesnym XX wieku. Fundacyjne dokumenty okresowo identyfikują SCP-4182 jako nieistniejący ośrodek, ośrodek 5. Mechanizm stojący za tym nie został jeszcze poznany. Wszystkie struktury na SCP-4182 zostały odnalezione, zapieczętowane z użyciem wzmocnionych płyt akrylowych. Nie należy podejmować dalszych prób usunięcia tych płyt lub zbadania wnętrza struktur na SCP-4182. Od czasu jego odkrycia w 2014 ilość przypadków SCP-4182 wzrasta dramatycznie.